Oddech w kraulu. Łatwy element pod warunkiem, że wprowadzisz w życie kilka prostych tipów. Zapraszamy. Przed rozpoczęciem odkręcania głowy utrzymuj wzrok patrząc delikatnie do przodu. Podczas odkręcania głowy staraj się ułożyć skroń równolegle do tafli wody, tak aby przestrzeń między głową a barkiem była jak najmniejsza. Wzrok skierowany na godzinę drugą, oddychając na prawą stronę. Wzrok skierowany na godzinę 10, oddychając na lewą stronę. Zegar analogiczny. Nabieraj głęboki wdech do klatki piersiowej. Unikaj oddechu gębowego, który nie dotleni twoich mięśni i sprawi, że po dwóch odcinkach 25-metrowych będziesz potrzebować przerwy. Nie podnoś czoła do oddechu. Szukaj podporu częścią czaszki znajdującej się nad uchem, tak aby dolna soczewka twoich okularów była zanurzona. Pamiętaj, że to usta nabierają wdech. To one w pierwszej kolejności muszą znajdować się nad wodą. Zanim z powrotem wrócisz głową w stronę dna, zamknij krtanią dopływ powietrza do ust. To pozwoli ci się nie napić wody w momencie, w którym głowa wraca do wody. Fazy oddechu w kraulu. Nabieranie oddechu, wkręcenie głowy, ustawienie wzroku w stronę dna, powolny wydech nosem w trakcie ponownego odkręcania głowy do wydechu. Pamiętaj, aby nie popełniać największego błędu i nie wypuszczać powietrza w trakcie pływania. A jeśli film rozwiązał twoje zagwozdki dotyczące oddechu, kliknij łapką w górę, zostaw komentarz i subskrybuj nasz kanał Przyspiesz. Pozdrawiamy!